Cześć wszystkim, ja jestem Czarny Pan, a to jest odcinek, w którym przedstawię wam gospodarstwo rozbudowane przez mojego widza. Jesteśmy oczywiście na mapie No Man's Land, pewnie świetnie znacie tę farmę, bo oglądaliście na niej moją serię od zera. Jak pewnie też wiecie, po 40 odcinku wydałem ten save, no i można było sobie na nim pograć. No i właśnie od tego czasu tutaj jeden z moich widzów, Pikachu, wszedł i zrobił naprawdę ciekawe rzeczy. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób rozbudował ten save, co zostało przez niego dodane oraz przede wszystkim, w jaki sposób ta gospodarka została tutaj rozwinięta. Mamy dużo nowych rzeczy, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Mamy też kilka miejsc, w których moje budynki zniknęły, z racji tego, że chociażby nie ma Platinum DLC, także bez zbędnego przedłużenia zapraszam was na prezentację mojego save'a, który został świetnie rozbudowany przez widza. Zacznijmy sobie tutaj od południa, albo może jeszcze włączę i zobaczcie teraz, ile my tutaj mamy pieniędzy. Te pieniądze w żadnym wypadku nie były dodawane, natomiast zanim przejdziemy sobie do tej całej bawełny, która tutaj czeka w kolejce na sprzedaż, to zobaczcie sobie na ten las. Pikachu, czyli autor tego gospodarstwa, albo można powiedzieć współautor, nie ma Platinum DLC ani innych kilku dodatków. Bardzo byłem ciekawy, co się stanie z tym lasem, który przecież składał się z sosen. Jak widzicie, gra podmieniła sosny na świerki i bardzo dobrze to wygląda. Oczywiście nie mamy tutaj wielu budynków, między innymi cały ten sektor, który był poświęcony Platinum DLC na mojej mapie, stoi tutaj w tym momencie pusty, no ale tak wygląda gospodarstwo i jeżeli nie macie zakupionego Platinum DLC, to oczywiście nie jest żaden problem, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo budynków, które znacie z mojej serii, ale tutaj na przykład widać pierwszy budynek, który absolutnie nie stał u mnie na gospodarstwie i mamy tutaj wytwórnię oleju i to taką specjalną wytwórnię oleju, o czym za chwileczkę też troszeczkę opowiem. To co mi się bardzo podoba, to fakt, że tutaj gracz zachował, można powiedzieć, mój styl. Popatrzcie. Tutaj na przykład mamy pomalowany ten teren w sposób, który jest bardzo podobny do mojego. Zachowane są linie, zachowany jest właśnie ten sam sposób malowania. Ten sektor na mapie pewnie też doskonale znacie z mojej serii, ponieważ to właśnie tutaj zrobiłem sobie farmę pieniędzy, a właściwie drukarnię pieniędzy, w której zarabiam gigantyczne pieniądze. Jednak na tym gospodarstwie powstało tutaj z tyłu bardzo duże pole trzciny cukrowej. Maszyna, która służy do jej ścinania, to też jest maszyna, którą najprawdopodobniej doskonale znacie z mojej serii, natomiast no powiem wam szczerze, zrobienie takiego dużego pola trzciny cukrowej, no robi na mnie ogromne wrażenie. Nie wiem czy wy widzicie, tutaj zrobiłem kiedyś swoje jedno pole, a teraz mamy drugie dużo większe o zupełnie innym kształcie. Jak pewnie pamiętacie moją serię, no to ja poszedłem w rozwój, można powiedzieć, we wschodnich terenach, a tutaj Pikachu stworzył sobie kilka dodatkowych pól, bardziej po zachodniej stronie, także chodźmy, zobaczymy, co ciekawego tutaj udało się stworzyć. Mamy na przykład nowy sad i tutaj też wiatę. Zaraz sobie tutaj zejdziemy, dlatego że popatrzcie, jak ładnie ta wiata tutaj się prezentuje. Mamy narzędzia typowo sadownicze, mamy tutaj m.in. kombajn do zbiorów oraz oczywiście specjalny opryskiwacz. Tutaj też mamy winogrona, jeśli dobrze widzę. Czekajcie, muszę sobie to sprawdzić, czy to są winogrona, czy oliwki. Nie, to są jednak oliwki. A zatem mamy tutaj oliwki, popatrzcie tylko na to, jak wielki sad został zbudowany. Kto oglądał moją serię na No Man's Land, to wie, że ja z oliwek byłem bardzo niezadowolony, no i prędzej czy później miałem się zdecydować na wyburzenie po prostu tego sadu. Tutaj jak widzicie wszystko na bieżąco jest uprawiane, więc bardzo się cieszę, że właśnie gospodarstwo poszło w taką stronę, bo ja nie byłem zadowolony z oliwek, a tutaj gracz postawił sobie ich jeszcze więcej. Mamy też dodatkowe budynki, a właściwie jeden dodatkowy budynek w tym miejscu, ponieważ tutaj mieliśmy przędzalnię oraz wytwórnię ubrań, to są budynki, które ja postawiłem, ale tutaj pojawił się jeszcze trzeci budynek, który jak widzicie też jest w stanie przyjmować bawełnę. Tej bawełny na tej mapie jest bardzo, bardzo dużo, o czym za chwilę jeszcze troszeczkę opowiem. Troszkę szkoda, że niestety nie ma tutaj tych budynków, no ale
Jeżeli nie mamy kupionego Platinum DLC, to niestety tak to wygląda. Natomiast no, prezentowało się to na mojej mapie fajnie, podobało mi się to właśnie. Szkoda, że po prostu nie da się przenieść tych budynków, nawet jeżeli ktoś nie ma kupionego DLC, no bo wtedy wyglądałoby to jeszcze lepiej. Mamy tutaj rondo, na którym nie ma tych betoników, które ja tutaj postawiłem. To jest również część DLC, tym razem Pumps and Hoses, ale no i tak mamy bardzo fajne rondo, które świetnie wygląda, ale ten fragment na mapie po prostu mi się mega podoba. Popatrzcie tylko na to, co tutaj się wydarzyło. Mamy otoczony cały ten teren takim żywopłotem. Oczywiście wszędzie są linie zrobione dokładnie w moim stylu, więc mi się to niesamowicie podoba. Mamy jeden z punktów handlowych, jeżeli dobrze widzę, możemy tutaj sprzedawać rzeczy. No i popatrzcie, co się znajduje w tym miejscu. No przecież mamy tutaj takie samochody, które można umieścić w formie dekoracji. Z tyłu mamy takie klomby z kwiatami i dodatkowo jeszcze jest motocykl oraz ławeczki. No po prostu to wygląda czadowo, pięknie, mnie się to bardzo podoba, lubię takie ozdoby. Jak ja zobaczyłem ten fragment mapy, to po prostu, no, zachwyciłem się bardzo. W tym miejscu mamy bardzo ciekawy budynek, służący do produkcji karmy, paszy dla świń. Zobaczcie sobie tutaj, mamy od razu ładnie powiedziane, z czego możemy zrobić tą karmę. Mamy też oświetlenie, jak widzicie, chociaż to oświetlenie wydaje mi się, że nie jest z tego budynku. Musiałbym to sprawdzić, ale dokładnie takie lampy ja kiedyś montowałem na moim moście w Platinum, właśnie tutaj na jednym z moich mostów, który tam sobie kiedyś postawiłem. Tutaj gwoli ścisłości ja ten odcinek wydałem po... Ja ten save wydałem po 40 odcinku, a potem właśnie wybudowałem sobie most z jednego zbocza na drugie. No, powiem wam, że ten płot, który tutaj jest, niesamowicie mi się podoba. Taki kamienny płot bardzo ładnie pasuje do tego budynku. Tutaj zobaczcie, mamy też fabrykę związaną z soją, super pomysł. No i mamy też betony w postaci takich płytek. Bardzo ładnie to wszystko ze sobą pasuje, bardzo ładnie to wszystko do siebie pasuje. O, może tak to powinienem powiedzieć. Tutaj możemy rozładować pewne rzeczy, dolać pewnie wody, no i będziemy mogli produkować takie oto fajne rzeczy, czyli mleko sojowe. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda, mi się to podoba. Przejdźmy sobie teraz kawałeczek dalej. Tutaj jest ten sektor, który zbudowałem ja, czyli mamy świnki, mamy tutaj obornik, mamy również gnojowicę, którą można będzie wypuszczać potajemnie do tego jeziorka. No nie, no oczywiście się śmieję, nie będziemy robić takich rzeczy, ale tutaj na przykład są kolejne budynki autorstwa już Pikachu. Zobaczcie sobie, w jaki sposób ten safe się rozrastał. Mamy, jeśli dobrze widzę, mleczarnię. Bardzo mi się podoba to, że właśnie te linie są zrobione w takim bardzo podobnym do mnie stylu. Tutaj też mamy kolejne pojazdy, które są ozdobą. No, naprawdę na tego typu detale warto zwrócić uwagę, ponieważ to też dodaje realizmu do save'a i na pewno na swoim save'ie będę musiał po prostu odpatrzeć tego typu rzeczy i zbudować jakiś taki parking, coś takiego, bo po prostu mega mi się to spodobało. Super, naprawdę, naprawdę ładnie. Kolejny budynek produkcyjny, tutaj jeszcze dodatkowo z bramą, która jest zamykana. Zobaczcie, że każdy z tych budynków ma tak naprawdę osobny płot. Tych płotów też jest tutaj dużo. W ogóle modów na tym save'ie jest bardzo dużo, bo prawie 400. Zobaczcie sobie, tutaj mamy pole słonecznika, to jest pole, którego oczywiście u mnie oryginalnie nie było i w tym miejscu wydaje mi się, że jest posadzony zupełnie nowy las. Tutaj rosną sobie świerki, takie odnoszę wrażenie, że te świerki to są zupełnie nowe drzewa, bo przecież takich drzew normalnie na mapie tutaj nie ma. No i mamy kolejne jeszcze poletko, jak widzicie, na którym rośnie sobie w tym momencie sorgo i jeszcze jedno całkiem sporej wielkości pole, na którym rośnie sobie owies. Jeśli chodzi natomiast tutaj o ten sektor, to nie wiem do końca, co tutaj się miało wydarzyć, co się tutaj działo, natomiast odnoszę wrażenie, że ten las zostaje wycięty też po to, żeby powiększyć pole. Tutaj też mam takie wrażenie, że ten teren został troszeczkę bardziej tak wyrównany. To jest moje wrażenie, natomiast no zobaczcie, mamy tutaj harwester, który też jest w stanie wycinać bardzo, bardzo dużo drzew. Tutaj jeszcze mamy jedno pole, bardzo duże, na którym rośnie sobie rzepak. Jest w tej chwili w szóstym stadium wzrostu z 8. No i tutaj mamy jeszcze kukurydzę, no, z której na pewno będzie można zrobić parę fajnych rzeczy. Bardzo mi się podoba to, że na tym gospodarstwie mamy więcej pól. Ja zrobiłem, jak pewnie pamiętacie, w mojej serii jedno bardzo, bardzo duże pole tutaj z prawej strony. Natomiast te mniejsze pola po prostu wyglądają bardzo fajnie i mam od razu takie skojarzenie na przykład z moją czeską serią. Te pola nie są symetryczne, te pola nie są równe, te pola nie są kwadratowe. No popatrzcie na przykład na to pole. Ono jest idealnie dopasowane tak naprawdę do terenu. Super, naprawdę to wygląda czadowo. Generalnie ten save bardzo mi się podoba. Ja tutaj zacząłem na nim grać. Grałem około 50 godzin do momentu, w którym ten save został przeze mnie wydany.
Natomiast potem tutaj Pikachu grał kolejne, no prawie 180 godzin, rozwijając tego save'a. Żadne pieniądze nie były tutaj dodawane, nic takiego się nie działo. Bardzo dużo pieniędzy zostało zarobionych właśnie na bawełnie. I o tej bawełnie teraz wam troszeczkę opowiem, bo tego naprawdę tutaj jest sporo. Jeszcze tylko zobaczymy sobie ten sektor, ponieważ tutaj zobaczcie co mamy. Mamy wielki silos marki Unia. Takiego silosa to ja nigdy nie postawiłem na swoim gospodarstwie, przynajmniej nie przypominam. Przypominam sobie, abym coś takiego zrobił. Tu dodatkowo jeszcze mamy, jak widzicie, informacje o tym, ile jest danego zboża w środku. Taki bardzo fajny wyświetlacz, już mi się to podoba, mega fajna sprawa. Mamy również, dobra, ten silos już sobie zostawimy. Czy tutaj coś jeszcze zostało dodane? Tutaj jest, jak widzicie, produkcja metanu, jest cysterna, jest mleko butelkowane, czyli to, co zrobiłem u siebie. Mamy produkcję złota, moi drodzy. Mamy produkcję złota, czyli to fajnie tutaj wygląda. Bardzo ładnie złoto się prezentuje, chociaż złoto w prawdziwym życiu ma troszeczkę chyba inny odcień. Tutaj też zobaczcie, mamy te butelkowane mleko. To jest bardzo fajna rzecz, na której można zarobić mnóstwo pieniędzy. No i tutaj jeszcze właśnie mamy możliwość sprzedaży butelkowanego mleka oraz napoju sojowego. Myślę, że super, że właśnie te dwa bardzo podobne do siebie budynki stoją w tym samym miejscu. Moim zdaniem wygląda to po prostu czadowo. Idąc dalej, mamy mnóstwo maszyn, które znacie z mojego save'a, ale też sporo, których nie widzieliście, ponieważ zostały kupione przez współautora tego gospodarstwa. Przyznam szczerze, nie wiem do czego to służy, muszę sobie podejść i zobaczyć, bo to jest budynek, który widzę pierwszy raz. Aha, magazyn na ziemniaki. No to powiem wam, że ten magazyn na ziemniaki prezentuje się naprawdę fajnie. Mamy tutaj trzy magazyny na ziemniaki, każdy o pojemności 500 tysięcy litrów. Tych budynków oczywiście ja na swoim gospodarstwie nie stawiałem. Mamy tutaj fragment, oczywiście, który doskonale znacie. Też pewnie kojarzycie, że ja sporo tutaj postawiłem sobie tych beli. Natomiast mamy też dwa magazyny na bele właśnie w tym miejscu. Cały ten sektor jest zbudowany oryginalnie przeze mnie. Natomiast zobaczmy, tutaj mamy jeszcze dwie zagrody dla owiec. Silos marki Unia. Jestem przekonany, że ten silos został wymieniony na inny. Jestem przekonany, że ja postawiłem inny silos. Na pewno ja nie miałem takiego wyświetlacza, więc to jest silos, wydaje mi się, że sporo większy od tego, który ja miałem, bo ja montowałem silosy 800 tysięcy litrów. Aż normalnie muszę sobie to sprawdzić. Natomiast ja jestem przekonany, że montowałem tylko i wyłącznie ten oto silos, nic więcej. Chyba że, moi drodzy, to jest zrobione inaczej. To jest zrobiony ten sam silos, tylko zobaczcie, to jest ten sam silos, co tutaj, tylko dodatkowo są jeszcze dostawione takie fajne elementy jak rozszerzenie silosu. Już wam pokażę, który to jest za duży, może taki mniejszy. To jest ewidentnie rozszerzenie silosu po prostu postawione, bo nie widzę żadnego innego silosu, który można byłoby w ten sposób sobie zrobić. No może to, to wygląda mi na coś takiego, no ale... ale nie jest to dokładnie to samo. Więc, moi drodzy, ewidentnie tutaj mamy rozszerzenie. Ciekawe, to jest co innego. Nie wiem, jak zostało to zrobione, przyznam szczerze. Chyba że jeszcze gdzieś tutaj coś takiego mamy. No popatrzcie, popatrzmy sobie, ile różnego rodzaju modów zostało tutaj dodanych, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. No, tutaj mamy jeszcze jakieś większe silosy. Zobaczmy sobie, to jest malutki silosik. Mnóstwo tego jest. Tych modów jest tutaj ponad 400, ja nie żartuję. No, ale więcej nie widzę, więc możecie mi napisać w komentarzach, co to dokładnie jest, w jaki sposób się to tutaj znalazło. To jest silos Lizarda, bo to po prostu wygląda mi na bardzo, bardzo podobny silos. Mamy tutaj tych silosów na kiszonkę też bardzo, bardzo dużo. Świetnie się to po prostu ogląda, świetnie to wygląda. Bardzo ładnie się to prezentuje. Zostawmy teraz ten silos. Tutaj oczywiście mamy Big Bada, którego też pewnie znacie. Ten Big Bad został też kupiony przeze mnie. No i przechodzimy wreszcie do tego sektora. Natomiast powiem wam szczerze, że muszę zobaczyć sobie na tą biogazownię, bo ta biogazownia mnie zastanawia. Dlaczego tutaj... A, tu jeszcze mamy, jak widzicie, bardzo fajną przyczepkę. Zaraz do tej bawełny w ogóle przejdę, bo tu jest ciekawa sytuacja. Tej też kiszonki mamy gigantyczną ilość. No popatrzcie na to, ile jest tej kiszonki. No tutaj mamy jeden silos zapełniony, drugi silos, trzeci prawie do połowy. No powiem wam szczerze, że jest tego dużo. A tu jeszcze mamy dodatkowe dwa zbiorniki na kiszonkę. Jakby tego było mało. Mamy też zbiorniki, wydaje mi się, że na obornik, żeby go tutaj dostarczać do naszej biogazowni. I jestem bardzo ciekawy, czy jest to moja biogazownia. Nie, to nie jest moja biogazownia. To
jest gotowa biogazownia z gry, największa biogazownia, postawiona jak widzicie w bardzo podobnym miejscu w taki sposób, że ja się nawet nie zorientowałem w pierwszej chwili, że coś tu jest nie tak, chociaż mamy jak widzicie chyba palnik metalu, ale to jest wszystko część tej wielkiej biogazowni, już wam pokażę gdzie ona jest, ponieważ tutaj autor tego gospodarstwa Pikachu nie miał dostępu do DLC Pumps and Hoses. Weźmiemy sobie w takim razie fabryki. Mam nadzieję, że gdzieś to tutaj będzie, bo przecież powinno być. Zaraz zobaczymy, czekajcie, ja to chyba muszę jednak przewinąć. O, tutaj za te 5 milionów z hakiem możemy sobie kupić coś takiego. No i to jest właśnie ta gotowa biogazownia, która wygląda i prezentuje się po prostu imponująco. Bardzo dużo pieniędzy zostało tutaj zarobionych na bawełnie. O tej bawełnie zaraz wam opowiem. Tak, cały czas odwlekam tą bawełnę, ale muszę jeszcze pokazać maszyny, ponieważ tych maszyn wbrew pozorom nie ma tutaj aż tyle. Kosiarkę doskonale znacie, walterkę pomarańczową najprawdopodobniej również, ale z tyłu mamy wał uprawny, którego ja na swoim gospodarstwie nie miałem. Ładowareczkę od marki Manitou znacie doskonale, no i oczywiście ten piękny pojazd do zbioru trzciny cukrowej również na moim gospodarstwie się pojawił. To też również powinniście doskonale znać do tworzenia TMR-u. Fendt Ideal 10T to jest kombajn, który służy, jak widzicie, do różnego rodzaju żniw i wydaje mi się, że on u mnie był, a ja go potem sprzedałem. No i tutaj mamy piękną beczkę od marki Samson, która oczywiście jest już nowością na tym gospodarstwie 34,5 tysiąca litrów pojemności, ale klas Xerion był już u mnie wcześniej. Zobaczmy sobie dalej, zestaw z Big Badem i wielkim siewnikiem. Dodatkowo mój Mercedes, czyli Lizard L914, na którym w tym momencie mamy załadowane bardzo ładne 3 Big Bagi. Dodatkowo mamy Rottne H21D, czyli mój ulubiony harwester. Dokładnie, to jest moja ulubiona maszyna do ścinania drzew, pięknie ona wygląda. Mantę GS służący do transportu mleka, to też znacie z mojej serii. Następnie mamy John Deere 8RX410, takiego też John Deere'a sobie ogarnąłem i on wiezie zaledwie 120 tysięcy litrów bawełny, czyli bardzo, bardzo dużo. Hardy Rubicon służący do opryskiwania, również z mojego gospodarstwa. No i Mantę GS o pięknym zielonym kolorze, takiego mana też mam, natomiast jest on wyposażony w specjalną przyczepkę z autoloadem do takich oto beli. Może wam pokażę, jak w tym momencie to powinno działać, pozycja pracy, zapalam sobie silnik, no i teraz wrzucamy, no i mam nadzieję, że powinno mi to... Rozładować chcę, dobra, okej, rozładowałem, teraz tak... Gdzie to jest? Pozycja pracy B. No i załadowałem sobie wszystko, prawie wszystko. 11 beli jestem w stanie tutaj zmieścić, czyli bardzo, bardzo dużo. No i teraz mogę się wybrać i oczywiście pojechać tego typu bele sprzedać. No dobrze, zobaczmy w takim razie kolejny zestaw. Tu mamy Deutzfara 8280 w wersji Warrior. Piękny Deutzfar, ale w takim kolorze to ja nigdy go nie kupowałem. Naprawdę mega fajny traktor. Z tyłu mamy też narzędzie służące do rozdrabniania beli. Super, żeby też pościelić naszym krówkom. JCB, takiej ładowarki u mnie nie było, moi drodzy. Bardzo ładna, fajna ładowarka, która też pięknie wygląda. No i dodatkowo mamy Fendt 942 Vario. Nie przypominam sobie, abym takiego Fenda miał na gospodarstwie. No i też mamy bardzo ładną jeszcze maszynę służącą do rozlewania gnojówki po polu. Case IH Magnum, takiej maszyny, czy ta maszyna u mnie była na podwójnych kołach? Nie, takiej maszyny na podwójnych kołach u mnie nie było, 240 tysięcy litrów bawełny. No powiem wam szczerze, że naprawdę tutaj zebrane tego jest bardzo, bardzo dużo. Jestem ciekawy tylko, czy ta maszyna, rozłóż wywrotka, czekajcie, tu możemy ją jakoś rozłożyć jeszcze, czy to jest autoload, czy nie. Będę musiał to ogarnąć, ale wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób autoload. Co tu jeszcze mamy? Mamy oczywiście markę New Holland i tutaj jest piękny pojazd służący do zbioru oliwek. Ja go wypożyczałem swego czasu. Mantę GX, taka oto wywrotka, tego u mnie na gospodarstwie nigdy nie było. Obok tego też widzicie kontener i dwie inne przyczepki, których u mnie też nie znajdziecie. Deutzfara, tego oczywiście kojarzyć możecie. 100 tysięcy litrów w tym momencie bawełny mogę tutaj pojechać, odwieźć i przywieźć. Piękna cysterna również od Mana, służąca do transportu wody.
No i teraz jeszcze oczywiście bawełna, bo ja o tej bawełnie tak już opowiadam i opowiadam. Natomiast tutaj mamy kombajn do zbioru bawełny. Jak widzicie, radzi sobie świetnie. No i drugi kombajn do zbioru bawełny. Zatrudnię sobie pracownika, żeby on tutaj jechał, bo chcę wam po prostu pokazać, jak to wszystko wygląda. No to jest po prostu bawełniane imperium, tak to trzeba nazwać. Mega mi się to spodobało. Ten kombajn jedzie wolno, jedzie 10 km na godzinę. Ja włączę jeszcze automatyczny zrzut tej beli, bo wydaje mi się, że ja go nie włączyłem. Także czekajcie, włączymy sobie zrzut automatyczny. Zatrudniam pracownika jeszcze raz, niech on tutaj jedzie. No 10 km na godzinę to jest prędkość, z którą porusza się ten kombajn. To naprawdę nie jest dużo, ale dzięki temu mamy też zachowany właśnie poziom realizmu. Zobaczcie sobie na to z lotu ptaka. Tych beli tutaj są dziesiątki, jeśli nie setki. Robi to na mnie gigantyczne wrażenie, bo całe to pole jest tak naprawdę w belach. Gdy przejdziemy sobie na drugą stronę, to właśnie możemy zauważyć mnóstwo beli okrągłych, ale też tych beli prostokątnych, tych kosteczek. No powiem wam, że jest tego bardzo, bardzo dużo i jak pewnie wiecie, to ja się też przygotowuję do robienia wielkiej akcji z bawełną u mnie na No Man's Land, ale nie na tym wielkim tutaj polu. No trzeba przyznać, że jest to zrobione naprawdę czadowo, bardzo mi się to podoba, pięknie to wszystko wygląda, no i oczywiście na tej bawełnie można zarobić gigantyczne pieniądze. No to chodźmy, sprzedajmy w takim razie troszkę tej bawełny, tam wyskoczyła kolejna bela, pojedziemy w takim razie sprzedać 100 tysięcy litrów bawełny. Zobaczcie, tutaj do skupu już naszykowane są raz, dwa, trzy, cztery przyczepy, także bardzo, bardzo dużo, trzy traktory, ale cztery przyczepy. Pojedziemy sobie, ciekawe czy teraz ta bawełna zostanie automatycznie sprzedawana, czy coś trzeba będzie tutaj zrobić. Odpinamy pasy i zarabiamy pieniądze. Popatrzcie tylko na to. Sprzedałem za taki transport, czy zarobiłem za taki transport naprawdę bardzo dużo pieniędzy. No, popatrzcie tylko na to. 1 380 000, 1 400 000 było na pewno. 1 700 000. No, przyjmijmy 1 700 000. No, moim zdaniem to jest naprawdę imponujący wynik. 1 700 000, moi drodzy, za jedną taką przyczepkę. No, czegoś takiego to chyba nigdy jeszcze nie widziałem. Zobaczcie też, że tutaj tych drzew jest sporo więcej niż było u mnie na gospodarstwie. Nie wiem, z czego to wynika, ale te drzewka naprawdę, naprawdę moim zdaniem są imponujące. No chyba że gra nie podmieniła tych drzew, tylko autor gospodarstwa po prostu je podmienił i wrzucił tutaj bardzo dużo świerków, więc może też tak być. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat, to śmiało piszcie w komentarzach, natomiast mamy tutaj zdecydowanie większy i bardziej gęsty las od tego, który wam przecież wydałem w 40 odcinku. No dobra, to co? Pojedziemy sobie zarobić jeszcze troszkę pieniędzy? Chcę to zobaczyć jeszcze raz. Zapalę silnik, teraz mamy 120 tysięcy. No to tutaj powinienem zarobić już około 2 milionów złotych. Tak jak przedtem powiedziałem euro, to w ferworze walki 2 miliony złotych, czyli około 500 tysięcy euro. Tak to wygląda, bo tu właśnie mamy też złotówki. Też mamy moda na złotówki, zobaczcie, kolejne się udało sprzedać. 3 milion zarobiłem i teraz kolejny milion, no właśnie, 2 miliony złotych udało mi się dostać. No to jest naprawdę imponujący wynik. Na tych belach można zarobić gigantyczne pieniądze, bo jak wiecie, bawełna jest niesamowicie opłacalna. Jeśli chodzi o zwierzęta, no to tutaj mamy oczywiście owieczki, które też były u mnie. Mamy też krowy, kolejne owce, świnki i uwaga, 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 mamy tutaj jeszcze coś takiego jak pisklęta. Mamy tutaj pisklęta, zaraz się tutaj przejdę, bo chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć te małe kurczaczki. Gdzie one są? Gdzie są te małe kurczaki? Gdzie one tutaj będą? No ja kurczaki trzymałem gdzieś tutaj. Zaraz, tu mamy cukrownię. Są. Dobra, mamy kurczaki. Jak widzicie, mamy jeszcze jedną zagrodę dla kurczaków, więc bardzo fajnie. 720 zwierząt, więc to jest troszeczkę powiększone. No i jak się przypatrzycie, to właśnie tutaj mamy takie małe pisklęta, więc to też jest fajny modzik, o którym wam przecież nie tak dawno temu robiłem nawet osobny odcinek. Także też, jak widzicie, tutaj mamy bardzo rozwinięte, no jakby to nazwać, no po prostu rozwinięte kurczaki, bardzo fajnie. Młyn, cukrownia, tam cukrownia, tam dalej z prawej strony, tutaj też olejarnia, no i jeśli chodzi o zwierzęta, to by było na tyle. Natomiast ja wam jeszcze chcę pokazać fabryki, bo mamy tutaj tego troszeczkę, mamy oczywiście duże szklarnie, bardzo fajnie, z automatycznym nawadnianiem, mamy również kilka takich specjalnych szklarni, które są wbudowane w tą konkretną mapę. No oczywiście mamy też tutaj ogarnianie metanu, mega fajnie to wygląda, grzybki, karmę dla świń i bardzo dużo przepisów, żeby tworzyć karmę dla świń. Więc
jeżeli ktoś chce mieć dużo jedzenia dla świń, to ten modzik mu może w tym pomóc. No, jak widzicie, 20 milionów litrów pojemności może tutaj mieć, więc to jest naprawdę, naprawdę wariactwo. Zobaczmy sobie jeszcze dalej, mamy ubrania, mamy coś takiego. Jeśli chodzi o fabryki, no to chyba tyle, natomiast ja wam chciałem jeszcze pokazać właśnie taką Extended Oil Plant. To jest bardzo fajna fabryka, zobaczcie sobie na to, to jest dokładnie ten budynek, o którym wam mówiłem. Tutaj mamy bardzo rozbudowane, bardzo rozbudowaną produkcję różnych, bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi możemy na przykład robić olej rzepakowy, olej sojowy i wiele, wiele innych rzeczy. Możemy zrobić olej kukurydziany, możemy zrobić oczywiście oliwę, więc to jest bardzo taka rozwinięta fabryka olejów, no i oczywiście też ilość przechowywanego towaru jest tutaj bardzo, bardzo duża. Tak prezentuje się rozbudowane moje gospodarstwo na tej mapie. Jest to pierwsze podesłane przez widza gospodarstwo, które wam wydałem. Jeżeli chcecie, żeby wasze gospodarstwo się znalazło w takim odcinku, to wbijajcie, obejrzyjcie po prostu najpierw odcinek 40 i po 40 odcinku wydałem dla was tego save'a. Możecie go rozwinąć i oczywiście podesłać mi do serii Wbijam na chatę. Ilość modów nie ma tutaj znaczenia, jeżeli wszystkie spakujecie w jedną paczkę. To jest też rekord, dlatego że ja tutaj miałem do zainstalowania ponad 400 modów i te mody ważyły w sumie ponad 15 GB, więc jeżeli wszystko podeślecie mi w jednej paczce, to nie będzie żadnego problemu. Wygląda to pięknie, tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na drogi, które są porobione, takie polne, zwykłe drogi jako dojazd do pól. No, wygląda to moim zdaniem naprawdę fajnie, też po prostu prezentuje się to bardzo dobrze, to nie są tylko i wyłącznie takie drogi, jakie ja budowałem u siebie właśnie w tej serii. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ten konkretny save. Moim zdaniem robi to na mnie ogromne wrażenie, ponieważ mogę spojrzeć tak naprawdę na swojego save'a z zupełnie innej perspektywy. Ktoś wchodzi, gra, robi swoje rzeczy, świetnie się bawi, a ja widzę efekt, ja widzę sporo podobieństw do mojego save'a, bo jednak dużo budynków zostało postawionych przeze mnie, ale widzę też mnóstwo nowych rzeczy, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję za podesłanie tego save'a, no i oczywiście, jeżeli chcecie sobie na nim pograć, to po 40 odcinku ja go wydałem, powstał na ten temat osobny odcinek, nazywa się, a zresztą podlinkuję wam go w opisie. No i cóż, tyle na dzisiaj, także bardzo pięknie wam dziękuję, no i widzimy się znowu, także trzymajcie się, cześć!